W całym 2009 roku ogłoszono w Polsce 556 transakcji fuzji i przejęć. To tylko o kilka więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość ujawnionych transakcji wyniosła 8,5 miliarda euro, a ich wartość teoretyczna została oszacowana przez ekspertów KPMG i Dealwatch na kwotę blisko 12 miliardów euro. Średnia wartość transakcji spadła nieznacznie z 21 milionów 700 tysięcy euro w 2008 roku do 21 milionów 400 tysięcy euro w roku 2009. Jaki wpływ na polską gospodarkę mają fuzje i przejęcia? Kto w skali makro na tym skorzysta, a kto straci? Fuzje i przejęcia z założenia mają pozytywny wpływ na każdą gospodarkę, w tym polską. Tylko po to się je robi, aby wzrosła efektywność gospodarowania. Fuzje i przejęcia nie są praktyką samą dla siebie. Mają na celu spowodowanie, aby przedsiębiorstwa były bardziej efektywne, przez co korzysta również gospodarka jako całość. Nie ma żadnych przesłanek, żeby spodziewać się, że jakakolwiek fuzja, jakiekolwiek przejęcie będzie miało skutki negatywne w skali makro. Mogą być osoby niezadowolone z konkretnej transakcji, pracownicy, którzy tracą pracę w wypadku redukcji zatrudnienia w połączonym przedsiębiorstwie, niektórzy dostawcy czy klienci, którzy mają do czynienia z większym podmiotem o większej sile negocjacyjnej, ale gospodarka jako całość zyskuje w założeniu zawsze. W skali makro powinni korzystać wszyscy. To znaczy korzystają na tym akcjonariusze, właściciele łączących się firm, bo po to tylko je łączą, aby zredukować wspólne koszty, wykorzystać synergię, zwiększyć skalę produkcji, co zawsze sprzyja efektywności gospodarowania. Stracić mogą konkurenci danego podmiotu, no ale trudno to nazwać stratą dla gospodarki. To, że podmioty lepsze wygrywają konkurencji z podmiotami gorszymi, to jest to, o co nam wszystkim konsumentom chodzi. Największą transakcją 2009 roku było przejęcie udziału w kampanii piwowarskiej przez SAB Miller o wartości niecałych 800 milionów euro. Sprzedającym w tej transakcji był Kulczyk Holding. Drugą co do wielkości transakcją na polskim rynku był transfer udziałów PKN Orlen przez Naftę Polską do Skarbu Państwa. Wartość rynkowa tych udziałów wyniosła niespełna 471 milionów euro. Należy jednak zauważyć, że transakcja ta wynikała z restrukturyzacji Nafty Polskiej i nie doprowadziła do zmiany ostatecznego właściciela. Zdaniem Jakuba Siekierzyńskiego, szefa zespołu badań fuzji i przejęć w firmie Dealwatch, spółki dokonują transakcji fuzji lub przejęcia w celu zwiększenia swojej pozycji rynkowej. Najczęstszymi przyczynami fuzji i przejęć są poszukiwania pewnej unikalności. Podmiot nabywający szuka albo jakiejś niszy rynkowej, którą zagospodarował podmiot przejmowany, albo jego bazy klientów, bazy dostawców, bądź też umiejętność czy usługę, jaką podmiot przejęcia oferuje w sposób unikalny. Przedsiębiorcy dokonują transakcji fuzji i przejęć najczęściej w celu zwiększenia pozycji rynkowej, to znaczy poprzez przejęcie bazy klientów czy udziałów w rynku, podmiot kupujący zwiększa swoją pozycję, staje się silniejszy, jednocześnie eliminując konkurencję. Mimo niesprzyjających nastrojów rynkowych, trwającego kryzysu na rynkach finansowych i wynikających z niego kłopotów z pozyskiwaniem finansowania oraz atmosfery ogólnej niepewności, rynek fuzji i przejęć w Polsce miał się nadspodziewanie dobrze. Weszliśmy w rok 2010 z dużą dawką optymizmu. Ogłoszono, że się skończył kryzys, są malkontenci, ale większość z nas uważa, że najgorsze mamy za sobą. Banki są gotowe pożyczać pieniądze oraz zapaść gospodarcza spowodowała, że wiele firm podległo weryfikacji rynkowej i myślę, że wytworzyła się sytuacja, w której stało się widoczne, jak to zawsze w ciężkich czasach, kto sobie radzi gorzej, kto lepiej, kogo można przejąć cały czas w miarę tanio, kto sobie nie radził, a miał potencjał. Czyli jest wszystkie warunki do tego, żeby rynek fuzji i przejęć był ożywiony, są spełnione. Czy są pieniądze,
powinny być widoczne cele przejęć i jest apetyt na zrobienie czegoś, żeby wykorzystać jeszcze ten moment wahania. Jeszcze nie ma pełnej prosperity, a już można patrzeć w przyszłość z optymizmem. Analitycy Dealwatch wraz z zespołem kolegów z KPMG przewidują mniej więcej 10% wzrost liczby transakcji w 2010 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast w wymiarze wartościowym ten wzrost może sięgnąć 25-30%. Ma to związek przede wszystkim i będzie zależało przede wszystkim od tempa prywatyzacji, jako iż plany Skarbu Państwa w 2009 roku nie zostały w pełni zrealizowane. Należy się spodziewać, że zwłaszcza przy narastającej presji na wykonanie budżetu, kolejne spółki staną się przedmiotem sprzedaży, co może powodować zwiększenie liczby transakcji, a zarazem ich wartości, jako iż te podmioty państwowe są na ogół dużymi, dominującymi na rynku przedsiębiorstwami.